Siemane maneczko, ja jestem Manojek, wy jesteście wy, a dzisiaj gramy w Clash Royale. Jak wiecie, na moim kanale odkąd gram w Clash Royale, czyli od bardzo dawna temu, było już naprawdę mnóstwo epickich openingów i dzisiaj będzie jeden z nich. W sumie to może jeden z najbardziej epickich openingów? Zwłaszcza, że będzie on na moim koncie. Legendary chest z questów, Magical chest z gierek, Legendary chest z Balloon Festival i aż 3 Mega Lightning chesty z oferty. Swoją drogą, ta oferta kosztuje 250 zł i jest to chyba najdroższa oferta, jaką kiedykolwiek kupiłem w Clashu. Tak mi się wydaje, no chyba, że była jakaś tak samo droga, ale mamy tutaj 250 tysięcy golda, dużo, do tego 4000 gemów, do tego 3 razy każdy z tokenków i fajną emotkę, więc no jakoś jestem w stanie to przeżyć. I tak musiałbym w pewnym momencie kupić golda, żeby ulepszyć swoje karty, i tak musiałbym kupić gemy na tego golda, więc uznajmy, że kupię to i nic więcej nie kupię w tej grze przez następne 4 dni. Deal? Nie no, mam nadzieję, że trochę dłużej nie będę się nic kupować. A wy, moi drodzy, tutaj macie takie wielkie koło fortuny na moim palcu, które wskaże, ile łapek muszę zostawić, żeby się zwróciło. 20 tysięcy. A jak jesteście tam na dole, to też kliknijcie przycisk subskrybuj i zaznaczcie dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco. No, tak więc my będziemy sobie dzisiaj otwierali, grali, wygrywali, przegrywali, a wy, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili, bo to jest najważniejsze, więc ja już nie przynudzam, lećmy, zgramy. I dziwnie to zabrzmiało. Tak na dobry początek dnia, wydaje mi się, że powinniśmy otworzyć dwie skrzynki: Magical Chesta i Legendary Chesta z questów. Więc zacznijmy sobie od zwykłego Magical Chesta, 1500 golda, do tego jakieś tam głupoty. Jak wiemy, ta skrzynka już dawno przestała być czymś ciekawym, ale mini petka mi się przyda i Dark Prince też pewnie mi się przyda. Ale na to z pewnością czekaliśmy dużo dłużej. Ja zamykam oczy, odwracam się i moim zdaniem tam jest princeska. Magic Archer, więc w sumie teoretycznie strzelec, łucznik, to wszystko to samo, nie? Więc trafiłem. No a skoro was już tutaj zebrałem wszystkich dla tej oferty, to kupmy i tą ofertę. Kupę kasy, niestety, ale nie martwcie się, zwróci się, jeżeli zostawicie dużo łapek, bo każdy przecież wie, że 1000 łapek w górę to 100 tysięcy złotych. Pozdro! Uwaga, za łapki w górę się nie zarabia. Za komentarze też nie. Tak więc, moi drodzy, mamy kupioną ofertę, polećmy z pierwszą skrzynką. Kolejne zobaczycie oczywiście troszeczkę później. 7600 golda, bardzo ładnie. Do tego aż 142 Royal Recruitów, to nieważne. 506 Spear Goblinków, to akurat spoko. 47 Royal Hogsów, spoko. Do tego Flying Machine razy 51, Muskieterka 71, nie gram tymi kartami, coś lepszego. Hunter razy 28, też tym nie gram. A tu jeszcze będą strajki, co? Ej, ja będę miał w tym odcinku czat do wyboru 8-8. Teoretycznie rzecz biorąc, w tym odcinku, mając 8 strajków i zawsze jedną legendę, czyli w każdym tym mega legendary epic chestie mamy aż 9 legend, czyli raz 3, 27 plus 2 legendary chesty, dzisiaj trafimy 29 legend. To naprawdę będzie największy YouTube jakiś opening chyba na całym świecie. Oczywiście tutaj też pewnie możemy robić strajki na inne rzeczy, ale gdyby tak to liczyć, to faktycznie w tym odcinku możemy trafić cały czas, oczywiście nie na zawsze, ale po prostu pokazać aż 29 legend. Wow! Ale dostaniemy 5 tylko, tak na zawsze. Więc to już nie brzmi tak fajnie, ale i tak ta kalkulacja jest naprawdę świetna. Do tytułu nawet by się nadała. Mamy Mega Knighta jako pierwszą kartę i teraz oczywiście mogę sobie wymieniać, co mi się żywnie podoba. Więc na pewno zestrajkuję Huntera, bo nie gram Hunterem. Bowlerem również nie gram. Chciałbym jakiegoś smoczka. Princem też nie gram. Giant Skeletonem nie gram, ale to jest akurat dobra karta, ale wymienię. Dark Prince. Proszę, dajcie mi smoczka. Poison. Proszę, dajcie mi smoczka. Freeze. Nie. Dajcie mi smoczka. Garcy. A, jeszcze raz mogę. Dobra, proszę. Lightning, okej. Okay. Tu już lepiej. No i oczywiście poza skrzynkami, które już otworzyłem, znaleźliśmy też mnóstwo golda. Mam aż 518 golda i sporo gemów. Bardzo mi się to podoba. Teraz lećmy do gierek. Powiem wam tak, tryb z balonem, 2 versus 2 z balonem, to jest chyba najbardziej dymogenny tryb, jaki w życiu widziałem. Tutaj tyle się dzieje, tutaj są takie akcje niesamowite, że naprawdę trzeba mieć odwagę, żeby w niego grać. Ja mam 6 zwycięstw już, ale oczywiście potrzebujemy tych zwycięstw 9, nie, 8, to ciekawe, 8.
Więc zróbmy co. Oj, chyba za bardzo z tą Teslą tutaj przesadziłem. Wydaje mi się, niepotrzebnie ją wystawiłem, bo i tak ona teraz nie zginie od bomby, bo jest ukryta. No pewnież tak, więc wcale nie przesadziłem. Zrobiłem bardzo dobrą rzecz i bardzo dobrze, że ją zrobiłem. No w sumie bardzo dobrą rzecz, dobrze zrobić. Kolega również gra Teslą. Ja tym deckiem radziłem sobie bardzo fajnie, zwłaszcza, że grałem z karczmą i mieliśmy obydwoje takie same decki. Grałem oczywiście z kolegą. Więc tutaj na przykład taka rakieta działa naprawdę spoko, ale zawsze warto jednak mieć jakąkolwiek odpowiedź na rakietę. On w tym momencie zużywa rakietę na atak, co jest naprawdę ciekawym tutaj zajściem, bo jeszcze czegoś takiego, szczerze powiedziawszy, nie widziałem. Zaraz zaczną się ataki po aż 4 balony. To będzie, o dokładnie o tym mówiłem, to jest już naprawdę olbrzymi atak. No i tutaj fajnie będzie jednak jakoś temu zaradzić. I w tym momencie rakieta trafia, tylko nie, bardzo ładnie zresztą rakieta trafiła, więc a, super, ale ten Wizard ile tam robi? Szalony, Wizard naprawdę zbił moją wieżę mocno. Naszym celem jest zostawić jego wieżę mniej więcej na 400 HP, tylko i wyłącznie po to, żebyśmy byli w stanie, no wiecie, zniszczyć jego wieżę na rakietę. Tylko czy w tej obronie sobie jakkolwiek poradzimy, bo tu naprawdę dzieją się nieciekawe rzeczy po tej lewej stronie, ale na razie wyszło spoko. Ja mam rakietę, na pewno postaram się tą rakietę tutaj wykorzystać na tych przeciwników, tylko wydaje mi się, że troszeczkę mogłem się spóźnić. Nie, akurat trafiłem spoko, tylko niszczcie te dymy. Dziękuję pięknie. My zniszczyliśmy bardzo mocno jego tutaj obronę. On nie zniszczył naszej praktycznie wcale, więc zostało już tylko 4 sekundy. Potrzebujemy rakiety jednej i drugiej. Jeżeli będę w stanie, oj tutaj, kurde, jak to zrobić? Nie do końca wiem, czy powinienem tutaj atakować tą rakietą, ale chyba tak. Firecracker w rakietę centralnie. Tam balon poleciał, nie, proszę. O nie, przegraliśmy to głupotą ludzką. Nie zauważyliśmy jednego balona. Ta gra jest powalona. Tak więc, moi drodzy, przyszedł czas na kolejną, drugą już skrzynkę tą ofertową. 7600 golda do tego szkieletonki razy 640. Battle Killer razy 3. Przyda się, muszkieterka się nie przyda. Mini pekka się na pewno bardzo przyda, dziękuję. Flying Machine. Wolałbym coś innego jednak. Do tego mamy Prince'a 29 i jaka legenda? Moim zdaniem tutaj będzie Tesla. Sparky, sorry, jaka Tesla? Nie, Royal Ghost. Okej, więc na pewno tutaj wymienię Prince'a, bo bardzo chcę smoczka. Dajcie mi smoczka, proszę. 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 Prince'a dostałem. Co mogłem dostać? Okej, pierwsza wieża dla nas. Druga wieża prawdopodobnie, znaczy nie mówię, że będzie dla nas, ale na pewno nie, i oni też stracimy wieżę. Dobra, oddajmy tą wieżę, tutaj nie ma co jako zbytnio się bronić przed tym. Ale będzie naprawdę wyrównana walka. To zwiastuje naprawdę ciekawe podejście do tej mapki. Uj, nie widziałem to nawet tego pana koleżki, który będzie robił na naprawdę niezłą krzywdę. Ja mam rakietę, nie mam jeszcze, o kurde. Trzeba tą rakietę chyba zużyć i to tak nawet szybciej niż później, tylko czy trafię? Trafiłem, proszę, udało się. Nice. No, koledzy się naprawdę rozkręcają, znaczy ich kolega, bo te balony tam nasze na pewno nie dolecą. Tego jestem pewien, że nasze balony nie dolecą, a jego balony być może nie, jego balony też nie dolecą. Ale dobrze, że mam tą, o, rakieta trafi. Tylko dwa trafiła niestety. Ojojoj, muszę to zrobić teraz, bo tutaj będzie lekki problem, jeżeli ja nie zrobię tego. Muszę go tutaj, żeby obronić, a wydaje mi się, że niestety nie będziemy i tak w stanie. Aj, nie gram najlepiej, to jest oczywiste. Ale, no nie wiem też, czy gram najgorzej. Nie powiedziałbym, więc spróbujmy przyatakować. Spróbujmy przypuszować. Wydaje mi się, że jednak jego atak będzie troszeczkę jego atak nie będzie bardziej efektywny. A jak ja teraz to wszystko po prostu odciągnął tym tornado, nie ma to sensu, bo i tak te balony nic praktycznie tam nie zrobiły. Ale tutaj są dymy, naprawdę. Tutaj, no nie wiem, nie widziałem jeszcze nigdy takiego trybu, w którym naprawdę aż tak dużo by się działo, w którym cały czas coś by wybuchało, cały czas coś by strzelało, naprawdę. Zabawa tutaj jest fajna, ale jest chaos również fajny. Czy my teraz będziemy w stanie się obronić, bo tak dość wszyscy agresywnie wyszliśmy w ten atak. Tutaj rakieta będzie pomocna. Oj, będzie, to prawda. Tutaj wystawmy jeszcze to, żeby w razie czego obronić przed... O, tam balony nas atakują i zniszczyliśmy. Dobra, moi drodzy, to się udało. To był naprawdę ultra ciężki mecz. Ale ile zabawy to przyniosło. Ile, musiałem powiedzieć, podniecenia, ale to może nie jest najlepsze słowo. Tak czy siak, wygraliśmy i już tylko jedna gra, więc otwórzmy kolejną skrzynkę. Tak więc, kochani, lecimy z ostatnią super skrzynką dnia dzisiejszego. 7600 golda, Royal Giant razy dużo, spoko, Royal Hoxy,
Furnace, piecyk, do tego Valkyria, do tego Heal, to na pewno wymienimy. Rage, to też na pewno wymienimy. I legenda to będzie na pewno... Lava Hound. Electro Wizard. Przyda się. Na pewno wymienimy Rage'a. Na klona. Na Mirror. Co jest nie tak dzisiaj z... Nie to chciałem. Co jest nie tak dzisiaj z tymi skrzynkami? Proszę, dajcie mi... Smoczka, Lightning, dobra, zachowam ten Lightning, niech będzie. Wymienię chyba jednak legendę. Okej, okay, Ice Wizard wydaje mi się być bardziej użyteczny, ale jestem mocno zawiedziony tymi kartami. Ja coś czuję, że to będzie ten moment, to będzie ta gra, w której wszystko postawimy na jedną kartę i zwyciężymy. Tutaj mamy lekkie jednak problemy z kartami, których nie do końca chcielibyśmy mieć problemów z takimi kartami. I musimy te balony jakkolwiek zatrzymać tutaj na naszej drodze, proszę, może coś nie... Nie. Kolega prawie nam zniszczył jedną z wież. My, to co dla nas jest na plus, to, że my prawie pokonaliśmy dwie jego wieże. Więc na pewno można uznać, że w jakimś tam świecie dziwnym troszeczkę prowadzimy, bo faktycznie zdaliśmy więcej ogólnie damage'u. Tylko, czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie przy tych wszystkich atakach, które on tutaj na nas planuje? Bo wydaje mi się, że może nie mieć aż tak dużego, jak nam się wydaje, moi drodzy. I być może w tym momencie na przykład przegramy, bo nie do końca mamy jak odpowiedzieć na te balony, które tutaj na nas lecą. Ale oczywiście... O nie. Dobra, mogłem już zostawić ten jeden balon, bo i tak wiedzieliśmy, że stracimy tą wieżę. Ale zróbmy coś, żeby nie stracić kolejnych. Proszę, to tornado nie miało kompletnie sensu, Manojku, czemuś to zrobił? Dobrze, bardzo dobrze się wydarzyło, ponieważ urodziły się po tej stronie jego balony, więc ten tutaj, wiecie, ta tutaj rakieta będzie jak najbardziej uzasadniona i to ma sens. I teraz powinienem po prostu wytrzymać tak długo, żeby po prostu cyklować się do tej ostatniej rakiety. Ale cyklujemy nie takimi kartami. Nie, i tak to wygramy, bo tam balony lecą. Dobra, Jezus. Nie, nie wygram jeszcze. Uwaga, uwaga, co się dzieje? Firecrackera tam jeszcze wstawię. Proszę, zróbmy to. Zrobimy to. Brawo, 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 brawo. Naprawdę dziwnie to było grane. Nie było to najlepsze, ale udało się wygrać po 40 minutach. Super! Tak więc, moi drodzy, ogłaszam wszem i wobec, że 8 wygranych na moim koncie jest. A do tego jest oczywiście Legendary Chest, to nawet się rymuje, w którym będzie oczywiście Inferno Dragon. Magic Archer. Znowu. Zresztą. Dzięki. Chciałem to powiedzieć, ale w sumie pomyślałem dwa razy w jednym odcinku. Nie ma szans. Tak więc, moi drodzy, jak widzieliście, dzisiaj naprawdę ciekawy odcinek. Otworzyliśmy naprawdę niesamowity opening zrobiliśmy, w którym mogliśmy dostać sporo legend. Wy, mam nadzieję, też dostaliście sporo uśmiechu. Ja dostałem sporo potu, kiedy grałem w ten challenge i nie udawało mi się wygrać, ale koniec końców się udało. Dzięki, Pass Royal. Na dzisiaj już będę kończył. Pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie, żeby wbijać do mojego Instagrama. Link jest oczywiście w opisie. Na mój fanpage link również jest w opisie. Tutaj macie mój ostatni filmik z Clash Royale, jeżeli chcecie nadrobić. Tutaj na dole macie jakiś filmik wybrany dla was przez YouTube'a. Widocznie takie filmy lubicie. A na mojej twarzy macie moją twarz, którą jak klikniecie, to możecie zasubskrybować ten kanał i bardzo was o to proszę. A na dzisiaj moje Clash Royale wyświetlę to wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa!